Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3. Wracamy do katakumb, które jeszcze nie spenetrowałem do końca. Zaczniemy najpierw od prawej strony. Tutaj są przeciwnicy, których musimy zabić, ale... O właśnie, to weźmy. Chyba, że skończymy przygodę bardzo szybko. Widzicie, z tymi silnikami chyba nie ma za bardzo żartów. Szybko mnie zabili. Zmarnowałem żar. Cudownie. Dobrze, przynajmniej dusz nie miałem przy sobie. Nieważne jak potężni jesteście, i tak mam wam wpierdolić najprostsi przeciwnicy. Choć nie nazwę może tych szkieletów najprostszymi. Są dość wymagające. Są szybkie, mocne i generalnie wkurwiające. Chodź tu. Świetnie, mogę już 4 ataki robić pełno. Ja mam dużo odłamek tytanitu, świetnie. No i co, schodźmy tutaj na dół. Już tu nie byliśmy, ale nie byliśmy też jeszcze chyba w innym miejscu. Zobaczymy. To tam po... A nie, tam po drugiej stronie się nie da, bo jest przepaść. No to co, musimy chyba spaść tutaj, tak mi się wydaje. Czy tam jest coś brzydkiego? Kłeć Kasią! Zajebiście. Wow, ale tak pięknie zabiję te kółeczka wszystkie. Okej, od razu Estus. Mam dużo mniej zdrowia, się odzwyczaiłem. Wow! Prawda, gra, nie będziemy z tymi szlamami walczyć. Weźmiemy sobie tylko pierścienie. A szlam się bije długo i nie dają dużo. Tylko trzeba będzie uważać na nie. Wiecie co? What the fuck? Jezus Maria, nienawidzę tego miejsca. Nienawidzę go tak bardzo. Użyję jeden żar. Ze względu na to, że chcę mieć podpowiedzi. I patrzeć wszędzie. Gdzie są jakieś fajne znajdźki? Niewidzialne. Jeden z ciebie. Chcę wiedzieć, gdzie są wszystkie niewidzialne ściany, a wtedy widzę podpowiedzi. Nie! Podpowiedzi widzę za każdym razem, co ja pieprzę. Czekajmy na to, aż tutaj minie. Bo tej strony po prostu jeszcze nie sprawdziliśmy w katakumbach. Tam nie byliśmy. Dużo jest miejsc, gdzie nie byliśmy jeszcze. No chodź do mnie. Jest pojebany autentycznie. Tak kosmiczne obrażenie, jakie ten przeciwnik ma. No chodź tu do mnie. Odłamek tytaniku, tytanitu, kuriki. Małe ugryzienie. Nie ma. A co za to tu jest? Ukryta ścieżka. Tutaj coś jest? Nie. Sprawdźmy na razie tam ostatnią. Tędy. Dokąd to prowadzi? A tu byliśmy. Dobra. Tam jest ten golej z wielkim mieczem. Ten szkielet. Nie będziemy sobie tym zaprzątać głowy. Zobaczymy sobie, dokąd to prowadzi. Okej, co tu łazi?
Chodź, 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 chodź. Może spadnę na niego, uda się to jakoś? Nie, ale da się go zaspamować. Świetnie. Znowu miecz. Miecz w jedną rękę. Popił. Wow! Jeszcze jeden? O Jezus Maria. Nie wiem skąd ten się wziął, ale mnie przeraził, autentycznie. Tam jest jeszcze jeden. Dużo odłamek tytanitu. Cudownie. Będzie na liczne ulepszanie, powiem wam. Nie wydać tam pakować. Najpierw do niego sobie strzelę. Świetnie. Chodź, 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 chodź do mnie. Kolejny. Zdecydowanie jedni z najtrudniejszych przeciwników jak na razie w grze. Nie pamiętam, bym spotkał się z czymś gorszym. Najpierw spulujemy sobie tamtego. A, bo to jest jakiś łucznik. Okej. To pewnie jest druga droga, którą mogliśmy przejść. Dobra, sprawdźmy sobie tu wszystko. Tu nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. No, odłamek tytanitu. I jesteśmy po tej drugiej stronie. No i dobra. Czyli tak naprawdę zwiedziliśmy wszystko chyba w katakumbach. Bo tam dalej to już był ten zwalony most. Tam moglibyśmy jeszcze iść. Znaczy zwalony most. Ten most, którym przebiegł jeden z naszych sojuszników, którego wezwaliśmy do walki. No i go zawalił. To jest mały krab. Nie wiem, gdzie poszła sobie ta kula, ale mnie to średnio interesuje. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze na sam koniec tą część. Zobaczymy, czy wszystko na pewno wyczyściliśmy, bo jeżeli tak, to katakumby uznaję za czyste. To jest w ogóle tyle kości. Tam byliśmy. Przez ten most nie radzę wstawać, bo się obudzi z 20 szkieletów. Więc pójdziemy sobie tędy i jeszcze sobie sprawdzimy, czy wszystko, na pewno wszystko stąd zabrałem. O, no i pogadajmy z nią. Powiedz o niegasnącym jeziorze. Tak, żyje na pewno. Quest wykonaliśmy jakiś. Pierścień złego oka. No proszę. Interesujące. Wchłania punkty życia każdego pokonanego wroga. O mój Boże, zajebiście. Możemy to kombinować z Chaos Blade'em. Czyli Chaos Blade będzie nam zabierał. Natomiast ta broń z kolei pozwoli nam... Ten, znaczy, nie broń. Ten pierścień pozwoli nam się leczyć.
Kapliczka Zjednoczenia czy Ognisko Ostatniego Spoczynku? Kapliczka Zjednoczenia. Wydamy sobie jeszcze te dusze, które aktualnie mamy. I się zastanawiam, gdzie iść. Możemy iść tam, gdzie był wielki szkielet Volnir, ten król. Upadły coś tam. On otworzył nam przejście dalej. I tak naprawdę to nie wiem, gdzie dalej moglibyśmy iść, bo katakumby wyczyszczone. Jezioro wyczyszczone. Kaplica, czy ta katedra głębin wyczyszczona. No to chyba tylko tam powinniśmy teraz iść. No cóż. Czy ja mam jakiś fragment Estusa albo coś? Nie, nic z tych rzeczy nie mam. Zobaczmy, czy możemy sobie ulepszyć w takim razie łuk. Gdzieś ładnie. Wzmocnij butelkę Estusa, nie mamy. Tak, tutaj niestety nic. Możemy. Duży odłamek tytanitu. Aż 8. Spróbujmy. Pięknie. Potrzebujemy jeszcze dwóch. Ale coraz lepiej nam idzie. To kupmy sobie strzał. Coś nowego w ogóle masz? Nie, o nic tutaj chyba już nowego mieć nie będzie. Dobra, zobaczmy tak. Kto mamy? Mamy płonące strzały w takim razie. Mamy. Brakuje nam papieżastych strzał. A z jakich strzał korzystam aktualnie? Drewniane strzały. No dobra. Z nimi też sobie możemy później poradzić. Daj popioły, o proszę. Daj popioły strażnika grobów. Gracious. Passing fine ash, thou let this ash bestow nourishment. Nie wiedziałem, że mamy jakieś popioły. Co nowego dzięki temu masz? Kolejny żar. No to już mamy 9 potencjalnych żarów, jakie mogę tutaj kupić. Klucze żadne. Żadne odłamki tytanitu nie doszły. Dalej masz łuk kompozytowy jako najmocniejszy. Czyżby coś zbroję sprowadziłaś, kobieto? No tak, mamy to, już kupiliśmy. Hełm z czarnego żelaza, to jest coś nowego. Zbroja z czarnego żelaza, mocna, tylko bardzo ciężka. Zbroja kata. Hełm kata jest. Okej, nowe pancerze. Ale to nie jest nic, czym byśmy się akurat bardzo interesowali. Skupimy po prostu dodatkowe strzały. Nic ciekawego. No cóż, w takim razie idźmy tam. Też nie mam żadnej kości, bo tak. Jeszcze chcę się zastanowić. Kapliczka to nic. Ściana wysoka, ściana Lotryk. Tutaj czegoś mi brakuje. Ta lokacja była za mała, zdecydowanie. To jest zwiedzone całe. To jest tym bardziej zwiedzone całe. Tu już na pewno nic nie będzie. Katedra Głębin, zwiedzona cała. No to na razie pójdziemy sobie do Wielki Władca Volnir i dalej. Zobaczmy, co jest w kolejnej lokacji. Klucz do grobowca. Nie potrzeba nam. Okej, okay, cieszę się, że udało się wyczyścić całe katakumby. Ogólnie, ładnie ta gra idzie. Wiecie, zaczynamy... przechodzi się tak na 100%. Ja chcę w ogóle przejść na 100%, chcę zabić wszystkich bossów, jakich spotka na swojej drodze. I przede wszystkim zwiedzić większość lokacji, jak nie wszystkie lokacje chcę zwiedzić. Tak jak było w Dark Souls 1. Dokładnie tak samo. Wow. Tam jest jeszcze zamek.
Najpiękniejsza lokacja, jaką widziałem w grach komputerowych. Cudo, cudo, cudeńko. Autentycznie cudeńko. Jezus, screena, strzelę i walnę na tapetę normalnie. Tego mi brakowało w Dark Souls 2. Właśnie tego. To jest moja odpowiedź, czemu Dark Souls 2 się. Patrząc na to, możecie znaleźć odpowiedź. Tam też coś jest. Tam jest w ogóle generalnie. Tam jest w ogóle generalnie las. Tak, geniuszu Ragna, że wszyscy wiedzą, że tam jest las. I widzą go. Dobra. Jak we śnie, no, żebyś wiedział. Wspaniały widok. Po prostu brawa. Brawa dla artysty, który to zaprojektował. Naszkicował przede wszystkim, bo napisał szkice. Później dopiero graficy przelewają to na papier. Spróbuj język. Odpalmy sobie w takim razie ognisko. I zobaczmy dalej. Tu jest zwalona droga, nic nie można pewnie przejść, tak jest. Trzeba przez most. Okej, okay. Co to jest napisane? Przed tobą pierścień. Doskonale. Co? Znak przywołania. A po co mi tutaj? To jest boss? To nie będziemy drugi raz próbować. Jeśli chcesz przejść, musisz przynieść lalkę. Lalkę? Mamy lalkę chyba. Coś słyszałem bardzo dziwnego. Gdzie są klucze? Mała lalka. Srebrna lalka przedstawiająca młodego giermka. No jakąś tam lalkę mam, no mogę chyba przejść w takim razie. Co jest? What the fuck? O mój Boże. O Jezu, jak to pizga. Ja pierdolę, ja nie widzę w ogóle tego ataku. What the fuck is that? Mój Boże. O Boże. O Jezu. Co to jest? Kurwa! Zdechnij! What the fuck? O Boże! Prawe oko, co? Bóg Estus! O matko, do bonfire. Prawe oko pontyfika. Kurwa, zajebiście! Po chuj mi to, co to było? Skąd to się wzięło? Wow. Mam nadzieję, że to nie był normalny przeciwnik, bo się zapłaczę. 8000 już dał. Nie mam pytań. Toż to więcej niż niektórzy bossowie. Wzmacnia ataki przy dłuższych natarciach. To znaczy, że co, z szarży, czy jak? Dum. Powiedz, że to się nie spawnuje. No chyba nie, bo zostawił nam pierścień. Chyba nie. Ała, ale naprawdę mocny był. Jednym strzałem i zabierał 1/3 hapsa. Jezu, ja się będę teraz bał, czy to się coś nie pojawi znowu. To już wiem, czemu te plamy krwi tu były. Okej. Okay. Na razie jest dobrze. Nie pojawiło się. Tam jest zamek. To jest po prostu no majstersztyk. Autentycznie majstersztyk. Jest niesamowite. Jest absolutnie niesamowite. Wow. Żeby tak cała mapa była do zwiedzania. Coś pięknego. Nie obraziłbym się za bonfire'a.
Tu chyba chodzi o to, że lalka, tak? Tak, bez lalki nie mogłbym chyba przejść. Interesujące. Bonfire, świetnie. Dobra, więc tak czy siak trzeba było najpierw katedrę głębin zrobić? Nie pamiętam, gdzie kępka oszronionego pchu. Co ona robi? Nie pamiętam, gdzie znaleźliśmy tą lalkę. Spowalnia zamrażanie i leczy odmrożenia. O Jezus, jakieś nowe statusy wprowadzili do gry. Tego nie było wcześniej. Dobra. Ciekawe też, jacy wrogowie nas tu czekają. Nic nie ma. Tutaj też nic. Kolejna kępka. Dusza zmęczonego wojownika. Może być. Okej, jakiś podpis. Uważaj na duch. Jaki duch? Wow. No, se idzie. Hello. Dobra. Zbroja rycerzy pontyfika. Pierwszy w ogóle z pierwszego wypadła zbroja. Palec, ale dziura. Weźmiemy tą duszkę. Tam jest jeszcze jeden. Mają fajne zakrzywione miecze. A tutaj możemy to otworzyć? Pewnie nie, to jest dopiero jakiś... Znowu te mamuśki, serio? Będziecie pakować mi jednego przeciwnika przez całą grę? Mało śmieszne. Znaczy, w ogóle nie śmieszne. Oh, hello. Oh, hello, razy dwa. No chodź, 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 chodź. Okej, coś mi tam robi. Ładne obrażenia sadzone. Zakrzywiony miecz rycerzy pontyfika. Okej. Okay. Wiecie co, ja będę z nimi walczył chyba w ten sposób. Podobają mi się te ataki. Czy podobają mi się przeciwnicy, trzeba ich wyczaić. Mają dwa ataki. Ale mocne dają, naprawdę mocne. Nogawice, świetnie. Zbroję sobie kolekcjonujemy. A co tu mamy? Spróbuj język, ale dziura. Dużo dumy tytanitu, a to będzie co ulepszać. W takim razie ulepszymy sobie dość szybko nasz łuk na wyższy poziom. Ale to nie jest dobra wiadomość, że zużyliśmy już dwa estusy. Czy tam są przyczynicy? Nie. Że zużyliśmy już dwa estusy. Za szybko idą. Zdecydowanie. Co to za duchy? Nie wiem dokładnie. Niemożliwe. Możliwe. Nie, nie da się. A nie będę się jakoś tak specjalnie chciał zgliczować, bo jeszcze wpadnę w tekstury i zginę. To bardzo nieprzyjemne. Podstawowe strzały, z jakich strzelałem. Nie chcę nic mówić, że łuk jest OP. Co to jest? What the fuck?
Okej. Wymagająca lokacja, przyznaję. Przeciwnicy są strasznie twardzi, znaczy tacy dziwni, te ataki były kosmiczne wręcz. Zielony pąk, co tu jest? Wymaga tył. Więcej przeciwników. Sobie zlikwidujemy z łuku, są prości. Okay, jednego mniej. Z drugiego mniej. Brawa za wygląd, po prostu fantastyczna na razie lokacja. Ten trochę inaczej wygląda. Ma inny miecz. Pięknie. Czy ja na pewno skorzystam z tych najsłabszych strzał? Tak jest. Bo te mocniejsze to wolę zostawić na coś innego. Tu by chyba dobrze się sprawowała katana mrozu. Nie mrozu, tylko ognia. Bo to zaklęcie od ognia. Kępka oszronionego mchu, doskonale. Co tam jest? O, mój Boże! Sprytne. Jestem zabity. Przepraszam, że tak nie do końca skupiam się na komentowaniu, ale miejsce jest wymagające i muszę troszeczkę się też skoncentrować na grze. Na razie się przedzieramy. Oni się też troszeczkę zlewają z otoczeniem. Są wykonani mega, naprawdę zajebiście. Okej, okay, tam jest kolejny. Na jeden strzał i od razu prawie cały HP. Nieźle. Naprawdę da się w tej grze grać łucznikiem. Tylko dopiero jak się już dopakuje go troszeczkę. Plamy krwi. Najpierw sobie sprawdźmy to miejsce, gdzie stał ten rycerz. Zaraz będziemy też kończyć odcinek, ale no, na razie jest zajebisty. Dużo odłamek tytanitu. Bez problemu ulepszymy już łuk. Będziemy teraz potrzebować grudek tytanitu. To mnie mniej już cieszy. Bo grudki tytanitu spodziewam się, że będą dużo, dużo rzadsze. Będzie ich dużo, dużo mniej. Okej, coś tutaj jest. Co to jest? Pięknie. Migoczący tytanik. Przed tobą ukryta ścieżka. Jak to ukryta? Okej. Się z nią nie bawić! Jeszcze jeden Estus. Idzie źle. Naprawdę. Zakrzywiony miecz. Ja chciałbym jakiś lepszy łuk. Choć może nie. Łuk nie, bo jest tam jeden łuk, który się skaluje na poziomie S, ale... Coś tu słyszę dziwnego. Dużo odłamek tytanitu. Świetnie. Dokąd mnie to zaprowadzi? Na pewno do niej nie zajdę. To może ona jest dobra? Może ona jest jedynie smutna?
W ogóle. A może najpierw sobie odblokuję drzwi? Tak na wszelki wypadek. Może się uda ją przekuć, o. Naprawdę to było jakieś mocniejsze. Podgryzanie Doris. Okej. Okay. Mam przy okazji na kolejny poziom doświadczenia. Gałąź wiedźmy od drzewa. No dobra. Czyli ta część można powiedzieć, że jest zaliczona w 100%. Biegniemy sobie tam, gdzie było skrzyżowanie. I ja tutaj podziękuję w takim razie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejpa!